Zbliżamy się, proszę państwa, do południa z wyjątkowymi gośćmi. Bogna Bender-Motyka, zastępca dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry państwu. I Cezary Bysz, nasz publicysta. Dobry wieczór, czy dzień dobry właściwie, bo do południa się pora to taka trochę dziwna i dzień świąteczny. Ale to też zaskoczenie, pani dyrektor. No powiem pięknie, znaczy powiem tak. Piękny krajobraz za panią. Wypisz, wymaluj Lubelszczyzna. No, nie wiem dlaczego, ale przyjmijmy, że Lubelszczyzna. No to tak przyjmujemy na potrzeby naszej rozmowy. Kiedy my zaczęliśmy jako lud czcić pamięć zmarłych? Jak to się odbywało w ogóle, pani dyrektor? To się działo od czasów pradawnych, dlatego że kiedyś, bardzo dawno temu, śmierć wywoływała z jednej strony lęk wśród ludzi, a z drugiej strony była bardzo blisko obecna, bo umierały dzieci, ludzie żyli krócej. To odchodzenie było bardziej naturalne, ale zmarłych bano się. W związku z tym ten lęk, efektem tego lęku była też świadomość, że oni gdzieś są wokół nas, że ich dusze krążą, znajdują się, towarzyszą nam w przeróżnych sytuacjach. Ale jeśli jest coś, czego nie widzimy, to wzbudza w nas lęk. No tak, ale nie jest od dziś znane powiedzenie, że zmarły ci krzywdy nie zrobi. Tak, zmarły nam krzywdy nie zrobi, ale jeżeli wspominamy sobie dziady część drugą, to nie są te postacie występujące w dziadach zbyt sympatyczne, prawda? Trochę się ich boimy. Natomiast ta ich obecność była ze wszystkich stron. No szczególnie właśnie w tym okresie zadusznym, czyli wigilii, czyli pierwszego, drugiego. Pierwszy to była Wigilia Dnia Zadusznego. Też bardzo czczona, bo zawsze w naszym świecie chrześcijańskim Wigilia, czyli już od zmroku zaczyna się ten dzień świąteczny. W związku z tym na przykład ludzie w nocy nie wychodzili z domów, ale kościoły były otwarte, bo duchy przychodziły do kościoła. Zanim ktoś usiadł, sprawdzał, czy przypadkiem jakaś dusza nie siądzie, żeby jej nie siedzi, żeby jej krzywdy nie zrobić. Nie chodzono z ostrymi narzędziami w ręku. Nie kiszono kapusty, żeby nie zrobić krzywdy duszy. I mnóstwo różnych takich było przesądów zabobonów, ale to wszystko z szacunku dla tych, którzy odeszli. No i dobra, i o ile powiedzmy takie zabobony, być może, znaczy, ja przepraszam, bo to, no, to są zabobony, tak? W takich kategoriach o tym mówimy, tak? No to o ile takie zabobony, powiedzmy, nieświadom obywatel wsi, ludu był skłonny uwierzyć i był w stanie uwierzyć, czy nawet wierzył, o tyle zakładam, że w tych grodach już, czy w miasteczkach, no, wyglądało zgoła inaczej. No chyba tak. Myślę, że tych grodów i miasteczek to tak za wiele nie było. Jakiś procent mieszkańców, prawda, żył wówczas w tych obszarach ogrodzonych, zagrodzonych. Wiemy, że księża walczyli jeszcze na początku XX wieku z różnego rodzaju zabobonami. Z ambony karcąc ludzi, by pewnych rzeczy nie czynili na wsi. Ale no popatrzmy nawet do tej pory. Te święta, które obchodzimy, wydaje nam się w sposób nowoczesny. Też mamy chyba dużo sobie do zarzucenia w tej formie. Tego pogaństwa czy zabobonów, ależ oczywiście. Prawda? No, pewnym takim etapem, chyba bardzo istotnym w naszej kulturze, był wiek XVIII-XIX, kiedy ze względów higienicznych cmentarze po różnych strasznych zarazach przenoszono spod kościołów na tereny podmiejskie. To był czas też rozkwitu romantyzmu, więc też wokół tego była specyficzna aura. Tworzono parki, budowano nagrobki. To już nie wystarczyły te
dawne ziemne groby, które wokół kościołów stawiano, ale starano się upamiętnić miejsce i upamiętnić osobę także przez różnego rodzaju symbolika, więc różnego rodzaju anioły symbolizujące różne sytuacje, zwalone kolumny, wieńce symbolizujące nieśmiertelność. Te wszystkie piękne elementy do dziś możemy podziwiać na cmentarzach. Mhm. Czarek, jak to wygląda w Niemczech? Jak to wyglądało w Niemczech? Jak to wygląda w Niemczech? Pani dyrektor opowiada o siedzibie rodzinnej rodu Gmyzów, także ja te wszystkie tradycje znam, ale rzeczywiście w Niemczech... Toż to za mężczyzna, prawda? Nie dosłyszałem. Toż to za mężczyznę. Za mężczyznę, dokładnie, Roztocze, górecko, stare górecko kościelne, to jest siedziba rodowa rodu Gmyzów i te opowieści, które pani dyrektor tutaj przedstawia, są znane mi z autopsji. To jest coś, co ja pamiętam ze swojego dzieciństwa. No to poczekaj, to zanim ja cię będę prosił o to odwołanie do Niemiec, to ty mi powiedz, coś cię straszyło na przykład, albo inaczej, czy ciebie straszyli czymś, co miało mieć coś wspólnego ze zmarłymi? Słuchaj, wyobraźnie moich przodków zaludnia te wszystkie stwory, które znamy z dziadów między innymi, chociaż oczywiście dziady to Wileńszczyzna, część druga, ale to dla nich była normalna rzeczywistość. To opowieści o przekuwaniu wampirów osinowym kołkiem. Mojego dziadka diabeł gonił po polu w niemieckim stroju. To było wszystko, co było dla tych ludzi rzeczywistością. To nie, oni nie traktowali to jako pewnego rodzaju zabobon, tylko jako przenikanie się światów, tego świata zmarłych ze światem żyjących i to nie było jakoś tam oddalone. Ta śmierć, ja to z dzieciństwa pamiętam, była czymś codziennym. To nie wyglądało wtedy tak, że po prostu jeżeli ktoś umierał, przyjeżdżał karawan, zabierał go do lodówki, tylko ze zmarłym się do pogrzebu spędzało czas w domu. No, paliło się gromnice, trumna otwarta stała, przychodzili ludzie, modlili się. To są wszystko rzeczy, które ja doskonale pamiętam, że jeszcze jakieś pół wieku temu, no to była po prostu rzeczywistość normalna dla tych ludzi. I to w dużej mierze też się utrzymuje na wsi lubelskiej, bo no, jeżeli byłem na kilka lat temu na pogrzebie mojego wujka w okolicy Batorza, to też jest Lubelszczyzna, no to te tradycje pogrzebowe, one są do dzisiaj utrzymywane. I tam zmarłego się żegna, wyprowadzając go z domu z szeregiem takich obrzędów, niekoniecznie o charakterze katolickim, bo ta część mojej rodziny jest katolicka, a tylko po prostu coś, co oni po prostu kultywowali od stuleci. No dobrze, jeżeli część jest katolicka, a część nie jest katolicka, jak to wtedy współgra? Czy w ogóle współgra? Wiesz, ja mam mieszaną tożsamość, bo Gmyzowie, czyli moi przodkowie po mieczu, ja jestem pierwszym protestantem w rodzinie. Wszyscy moi krewni o nazwisku Gmyz to są katolicy. Ja odziedziczyłem protestantyzm po kądzieli, po mojej mamie i ja muszę powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o protestantyzm polski, który tak naprawdę kiedyś był bardzo sceptyczny, na przykład w stosunku do uroczystości Wszystkich Świętych. No dość powiedzieć, że na cmentarzach ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim, jeszcze pamiętam takie czasy, jak ktoś palił świeczkę, się ośmielił zapalić, no jeszcze z lat 80. pamiętam, to przychodzili jacyś bardzo ortodoksyjni protestanci i ją zdmuchywali. Świeczki, cmentarze protestanckie na Śląsku Cieszyńskim można było bardzo łatwo odróżnić, albo jeżeli były cmentarze komunalne, to groby protestanckie, ponieważ nie paliły się tam znicze. Ale no, z kolei tradycja mojej rodziny była inna. No, mój tatuś był katolikiem i kiedy zmarł, kiedy ja miałem 7 lat, no to my byliśmy wtedy w ogóle za biedni, żeby kupować znicze. I to polegało na tym, że ja z moją siostrą bliźniaczką wybieraliśmy resztki zniczy wosku, czy też parafiny z wypalonych zniczy i sami robiliśmy znicze w domu. Moja mamusia robiła świetne znicze, które się paliły w ogóle najpiękniej na całym cmentarzu. I mimo, że to nie była jej tradycja, bo to nie było częścią tradycji ewangelickiej, żeśmy to w jakiś sposób szanowali, dlatego że uznawaliśmy, że jeżeli to jest część tradycji naszego tatusia, którego kochaliśmy, mało tego, no, ewangelicy na przykład nie praktykują modlitwy za zmarłych, no ale ostatnio jak byłem w Górecku Kościelnym,
samym zamówiłem mszę za moich katolickich przodków, mimo że to jest obce tradycji protestanckiej. Ale tak w ogóle, no to ja często podkreślam, że ja co niedzielę wraz z całym kościołem katolickim, prawosławnym, protestanckim powtarzam, że wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski kościół. Wierzę w powszechność tego kościoła i składając credo, składam je z głębokim przekonaniem, że żyjemy niezależnie od naszych wyznań, że w kościół jest jeden święty, powszechny i apostolski. Podobnie jak jest jeden Bóg. Tak. No dobra, to w takim razie wracając do tych Niemiec. Ja będę z uporem maniaka do zachodniego sąsiada, proszę państwa, się odwoływał. Tym bardziej, że już pomijając Ratyzbonę i co tam się wydarzyło przed tą archikatedrą, a właściwie konkretnie na jej drzwiach, to interesuje mnie tak. Mogliśmy przyjąć od Niemiec chrzest, przyjęliśmy finalnie, przynajmniej jej przyjęliśmy od Czechów. Od Niemiec przyjęliśmy choinkę. Mhm. Ale generalnie Niemcy byli wcześniej państwem chrześcijańskim, aniżeli my. No to zastanawiam się, kiedy, na którym etapie, powiedzmy, szacunek do zmarłych, czy ten sposób kultu zmarłych i od kogo przyjęliśmy? Ja myślę, że to jest jednak tradycja bardziej wschodnia, dlatego że dzisiaj, no, niezależnie czy znajdujemy się w protestanckiej czy katolickiej części Niemiec, no może z wyjątkiem Bawarii, czy części Badeni-Wirtembergi, czyli tych krajów, które są krajami o większości katolickiej, to jeżeli jesteś 1 listopada czy w Dzień Zaduszny w Berlinie, to zarówno cmentarze ewangelickie, jak i cmentarze katolickie też tam się nie palą światełka. Ja, kiedy nie mogłem pojechać na grup rodziców, bo miałem obowiązki służbowe w Berlinie i nawiedzałem cmentarze, to jeżeli zobaczyłem, że gdzieś się palił znicz, to podchodziłem i na ogół na tym grobie było polskie nazwisko. Więc Polacy oczywiście są przywiązani, no na przykład palą się znicze na polskich grobach polskich lotników na cmentarzu przy Heerstrasse, czyli ulicy Wojsk Lądowych, gdzie jest 5 grobów polskich lotników, którzy zginęli nad Niemcami, ale sami Niemcy w ogóle nie przywiązują żadnej prawie wagi do pamięci o przodkach i no, nie jest zwyczajem, żeby nawiedzać. Zresztą bardzo piękne cmentarze berlińskie, bo ja wiele z nich zwiedziłem, one zawsze robiły na mnie bardzo dobrze wrażenie, bo ta architektura cmentarna jest naprawdę najwyższej próby, tylko że są to w dużej mierze miejsca opustoszałe, a dzisiaj, no, dość powiedzieć, no, niedawno zmarła moja ciocia niemiecka i jeszcze nie została pochowana, bo w Niemczech się czeka na kolejkę do krematorium po kilka miesięcy, a duża część po prostu oddaje swoich zmarłych, duża część Niemców oddaje swoich zmarłych po prostu do krematorium, nawet nie biorą udziału w pogrzebie, tylko wysyłają takim zbiorowym transportem urny do Czech, gdzie pochowanie urny jest o wiele tańsze niż w Niemczech i, no i oczywiście w sposób oczywisty te groby nie są nigdy przez nikogo nawiedzane, no i tam po kilkudziesięciu latach są likwidowane. No i mówię, no, tego przywiązania ani u katolików, ani u protestantów w Niemczech nie ma. Zresztą są różne daty, no, bo ewangelicy powinni pamiętać w ostatnią niedzielę roku kościelnego, czyli w ostatnią niedzielę przed Adwentem. To jest czas pamięci o zmarłych w kościele protestanckim. Ale to też słabo funkcjonuje i zawsze jak miałem do czynienia z Niemcami, którzy przyjeżdżali do Polski na 1 listopada, to w momencie, w którym oni widzieli te gigantyczne łuny świateł na polskich cmentarzach, to oni zbierali koparę z ziemi, że coś takiego istnieje, bo ten sposób obchodzenia i pamiętania swoich zmarłych, no to jeszcze znany jest pewnie w Meksyku. No to w Meksyku, no jak wiadomo, fiesta na uroczystość Wszystkich Świętych, to też jedno z ważniejszych elementów tożsamości meksykańskiej, ale tak naprawdę w Europie się tego typu rzeczy nie praktykuje. W Europie, mam na myśli oczywiście naszą część Europy, bo na wschodzie ta pamięć o zmarłych jest żywa, no, tylko też na przykład prawosławni, no, głównie pamiętają o swoich zmarłych w czasie świąt Wielkiej Nocy i to jest dla nich ten okres, w którym oni wspominają swoich zmarłych, ale te wszystkie tradycje, to co właśnie pani dyrektor wspomniała, dziadów część druga,
to one częściowo są jeszcze wciąż żywe, na przykład w państwach również bałtyckich, w szczególności na Litwie, zwłaszcza, że tam zresztą paradoksalnie duża część tych krajów, na przykład Łotwa, wraca do pogaństwa, takiego pogaństwa sprzed zaprowadzenia chrześcijaństwa. Tam tak zwane ruchy rodzimowiercze, które są głównie skupione w dużej mierze na religijności opartej o kult przodków, to jest coś, co jest rzeczywiście bardzo żywe i widziałem to na Łotwie, w tak zwanym interiorze. Też miałem okazję to obserwować. Mm-hmm. Panie dyrektor, powiem szczerze, przeraziłem się, słysząc tę opowieść funeralną, a pani? No, ja troszkę czytam na ten temat, troszkę się może mniej boję niż pan redaktor, ale tutaj zaskoczę panów zapewne. Nie, ale chodzi mi o to, że tak, spopielimy cię tutaj, bo będzie taniej, później cię wyślemy gdzieś tam, pochowamy, bo będzie jeszcze taniej i generalnie no tak. Mnie to nie dziwi, proszę zwrócić uwagę, że młodzi ludzie w tej chwili, znacznie młodsi ode mnie, rezygnują z nawiedzania grobów, twierdząc, że trzeba pamiętać o zmarłych cały czas, natomiast w tym tłoku jest to, po co jeździć, jest wolny dzień, my sobie odpoczniemy, albo może pojedziemy gdzieś, bo dużo jest ofert na wakacje listopadowe, więc to jest też nowy trend, który istnieje i prawdopodobnie będzie się rozwijał. Ale chciałam tutaj wrócić do tych światełek, o których pan redaktor Gmyz mówi. W czasie krakowskim wyczytałam, że w wieku XIX do Polski, do Krakowa dotarł zwyczaj palenia świeczek na grobach z Niemiec. Że przedtem zdobiono groby zielenią, wieńcami, kwiatami, natomiast tak naprawdę świeczki rozbłysły w wieku XIX i prawdopodobnie po powstaniu styczniowym, kiedy wspominanie zmarłych miało jeszcze ten element, taki wymiar patriotyczny i narastało, bo to też była forma manifestowania swojej postawy, przywiązania do wartości patriotycznych, narodowych. Ten zwyczaj stawiania świeczek, najpierw bardzo prostych, upowszechnił się i się przenosił też na wieś. No, na wsiach robiono świeczki z tłuszczu zwierzęcego, starano się naśladować to, co było w mieście, i to światło, które zaczęto odbierać w sposób bardziej symboliczny, prawda, jako światło nadziei, płomień nadziei, nieśmiertelności, nabierało innego zwyczaju niż w czasach pogańskich, kiedy faktycznie w dzień zaduszny palono światła na rozstaju dróg, palono światła w tych miejscach, żeby dusze mogły trafić, na przykład właśnie przy kościołach, żeby mogły trafić do kościoła, do swoich domów. To jest zupełnie jakby inna warstwa, ale światełka dotarły do nas najprawdopodobniej właśnie z Niemiec. No dobrze, i rozumiem, że wtedy nie przejmowano się emisją CO2, a dziś palenie zniczy czy świec nie jest już modne. No, zobaczymy, co się będzie działo za parę godzin, czy coś się już dzieje, ale dla mnie, kiedy ja chodziłam jako dziewczynka z tatą, który był historykiem, na grób powstańców styczniowych, gdzie było najwięcej światła, to jest coś, co budowało we mnie i szacunek dla tych, którzy przedeptywali ścieżki przed nami, oddawali życie za nas, i to jest też czas na wspomnienie nie tylko wszystkich świętych, ale tych wszystkich naszych bohaterów, rodzin oczywiście, ale tych, którym możemy zawdzięczać to, że możemy tutaj na przykład rozmawiać. To jest zwyczaj ważny bardzo, właśnie nawiedzanie grobów wszelakich, bliskich, znajomych, przyjaciół, rodzin, ale też tych wielkich, o których nie możemy zapomnieć, właśnie szczególnie w tych dniach. No i zwracając uwagę na te groby, które powiedzmy postrzegamy jako zapuszczone czy zaniedbane, pomyślmy, że być może nie ma już nikogo, kto mógłby ten grób też odwiedzić, tak?
No tak, tak. O tym też należy pamiętać. Ale skoro tutaj pan redaktor to wspomniał, miałam okazję zwiedzać groby w Londynie. Polskie cmentarze, czy w zasadzie aleje polskie na londyńskich cmentarzach. I uświadomiłam sobie, czytając te epitafia, nazwiska, podpisy, pisarz, aktorka, śpiewak, poeta, ziemianin, księżna, zasłużony, pułkownik, generał. Zabrakło pani takiego podpisu człowiek albo dobry człowiek? Ja myślę, że to byli dobrzy ludzie, ale odeszli od nas i szkoda, że pochowani są tam. I na ich grobach światełek już pewnie nikt nie zapali. Mhm. Czarek? No, na szczęście nasi rodacy, tak jak wspomniałem, no, palą na grobach polskich żołnierzy, polskich lotników w Berlinie światełka w uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny. Te groby są odwiedzane i mam nadzieję, że jednak mimo wszystko Polacy o swoich patriotach, o ludziach, którzy, no, tak jak ci w Londynie, no, też w Londynie no, jest pochowany też znany ewangelicki major Adolf Pilch, który był najlepszym dowódcą partyzanckim w całej II wojnie światowej, Góra Dolina, na zgromadzenie stołopecko na Libockie. I mam nadzieję, że ten grób jest nawiedzany, podobnie jak groby innych bardzo zasłużonych Polaków. Nie byłem nigdy w Londynie we Wszystkich Świętych, ale no, myślę, że gdybym był, to bym się na któryś z tych polskich grobów wybrał. Puenta, panie dyrektor. Nie zapomnijmy też o modlitwie, bo to chyba jest najważniejszy element tych świąt. Wypominki, pamięć o tych, o których nikt już nie pamięta. To jest to, czego oczekują ci, którzy czekają na ten dzień ostateczny i zmartwychwstanie. Jest to święto wielkiej nadziei i też patrzmy na nie w tych kategoriach, że coś się kończy, by zacząć się mogło znów. I to ponoć coś lepszego. Bardzo dziękuję państwu, dziękuję pani, dziękuję tobie, dziękuję państwu, dobrego dnia życzę i na Agorę już w tej chwili spieszę zaprosić. Do zobaczenia.